Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dzisiejszego wieczoru do studia zaprosiliśmy pana posła Jerzego Polaczka. Witam, Szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry wieczór. Byłego ministra transportu, tak? Dokładnie. Naszym gościem też będzie poseł Antoni Macierewicz. No, czekamy na naszego gościa. Mam nadzieję, że lada moment pojawi się w studiu. Panie pośle, dzisiaj rosyjska komisja, która badała przyczyny wypadku samolotu, w którym zginął prezydent Lech Kaczyński, przedstawiła swój raport. Panie pośle, czego pan się spodziewał po tym raporcie? Czym pan jest tutaj zaskoczony? Czy coś pana zaskoczyło w ogóle? Niczym nie jestem zaskoczony. Wyraziłem dzisiaj w jednej z rozgłośni, do której byłem zaproszony, opinię, iż to będzie taki dzień ćwierć prawdy. No ale myślę, że w sytuacji takiej, w której w ostatnich miesiącach obserwowaliśmy z jednej strony bezradność rządu, a z drugiej strony ogromne braki w zakresie dostępu do źródeł, które pozwalają wyciągnąć dopiero wnioski, no to po pierwsze ten raport nie jest raportem Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, tylko jest wyrazem poglądu i stanowiska Federacji Rosyjskiej w tej sprawie. Po drugie, z uwagi na to, że jest raportem niezgodnym z wymogami zawartymi w konwencji chicagowskiej, jest w związku z tym raportem, który nie można przyjąć i po prostu Polska nie powinna tego raportu przyjąć. Po trzecie, on jakbyś wywodzi dalsze skutki w postaci takiej, iż sprawa uważam jest otwarta. Wniosek i postulaty dotyczące umiędzynarodowienia tej kwestii nabierają teraz zupełnie innego znaczenia i kontekstu i powinniśmy się tego domagać i egzekwować na forum polskim w naszym kraju i na forum międzynarodowym i tak to będziemy robić. Chciałem powiedzieć pana posła Antoniego Macierewicza w studiu. Witam panie pośle. Dzień Boże. Tutaj rozmawialiśmy z panem posłem Polaczkiem o tym, czy pan poseł był czymś zaskoczony w związku z opublikowaniem dzisiejszego jeszcze, raportu. Jedną rzeczą jestem zaskoczony i to tym bardziej negatywnie. Tak na gorąco policzyłem ilość braków, na które nawet wskazała komisja ministra Millera. To jest ponad 170 wniosków dotyczących wszystkich szczegółowych albo systemowych kwestii, na które nie uzyskano odpowiedzi, nie udzielono wyjaśnień, nie umożliwiono wykonania określonych czynności, bądź nie przesłano dokumentów. Przypominam, ponad 170 braków, na które przynajmniej strona rządowa wskazała. Można tutaj domniemywać, że nie jest to zbiór kompletny. Panie pośle, a co pana zaskoczyło w tym dzisiejszym właściwie raporcie, który przedstawiła rosyjska komisja? Ja nie przeczytałem go jeszcze dokładnie, nie przeanalizowałem go. A z tego, co na konferencji mówiła pani raczej Anodina, mogę się odnosić do tego, co mówiła pani Anodina i do takiego bardzo pobieżnego przejrzenia raportu. Powiem uczciwie, że nic mnie nie zaskoczyło. Nic mnie nie zaskoczyło. Jest dosyć jasne i przecież wiemy to od dawna. Jeżeli się daje pistolet w ręce bandyty, to trzeba być przygotowanym, że on prędzej czy później wystrzeli, zwłaszcza w takiej sytuacji, w jakiej mieliśmy tutaj do czynienia. Z chwilą, kiedy przyjęto konwencję chicagowską, dalszy bieg wydarzeń w istocie był w dużym stopniu znany. Oczywiście były szanse powstrzymania tej katastrofy, tego biegu wydarzeń. Pan Tusk mógł przychylić się do naszych wielokrotnych wniosków o przejęcie części przynajmniej postępowania, czy czarnych skrzynek, czy wraku, czy miejsca katastrofy. Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Pan Donald Tusk mógł wykorzystać raporty, jakie do niego słano, wskazujące na złamanie konwencji chicagowskiej. Pan Donald Tusk mógł sprawić, żeby został w odpowiedzi przygotowany całościowy raport kwestionujący podstawową konkluzję. Ja chcę podkreślić, tego nie zrobiono. Tego nie zrobiono. Te uwagi są
uwagami szczegółowymi w 90%, zresztą pytaniami, a nie konkretnymi, uwagami. Panowie, i nie kwestionują tezy podstawowej. Zresztą pan Tusk i pan Klich wielokrotnie powtarzali, większa część winy leży po stronie Polaków. To jest przyjęte przez stronę polską. W istocie zostaliśmy przez nich wprowadzeni w pułapkę. I ostatnia kwestia, mógł także pan Tusk odwołać się do rozporządzenia Unii Europejskiej i zwrócić się do Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego o przedstawicieli tej agencji. Miał na to czas od 2 grudnia, to było jeszcze przed upływem terminu przekazania własnych uwag. A więc były wszystkie szanse, żeby rzeczywiście stanąć na wysokości zadania. Pan Tusk tego nie chciał. Po raz kolejny Rosjanie obarczyli za to, co się stało 10 kwietnia, złożyli winę na polskich pilotów i na pana prezydenta. Na pana prezydenta, i na pana Wąsika. To skandaliczne w ogóle. I to jest powtórzenie tego, co właściwie powiedzieli kilkanaście minut po katastrofie. Później w maju to powtórzyli. I teraz właściwie bez zweryfikowania powtórzyli po raz kolejny. Ja tutaj, i to w świat poszło niestety. Tutaj chcę zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt dzisiejszego raportu, no, który jest... ma ogromny ciężar gatunkowy, ma ogromną wagę, mianowicie skala uchybień, można powiedzieć wręcz świadomych działań partnerów z Federacji Rosyjskiej, którzy realizowali całą tą procedurę zgodnie z wymogami międzynarodowymi. Złamanie tej konwencji ono rodzi również uzasadnione wnioski o wszczęcie postępowania w trybie karnym, dlatego że mówiąc obrazowo, każda katastrofa, incydent lotniczy w Polsce, na świecie, w sytuacji takiej, w której administracja lotniska, władze lotniska nie dostarczają właściwym organom tutaj badającym wypadek czy incydent, czy organom prokuratury takich dokumentów, które są wymogiem prawnym i w prawie krajowym, i w międzynarodowym, są również podstawą do wszczęcia postępowania karnego z uwagi na po prostu utrudnianie procesu dochodzenia do obiektywnej prawdy. Panie pośle, tylko powiem... Proszę panów, problem polega na tym, że strona polska, a miał do tego uprawnienia bądź pan Klich, a przede wszystkim pan Tusk, nie domagała się tego w sposób przepisany konwencją chicagowską. Zaniechała swoich obowiązków. Jakiego rodzaju dokumentów nie dostarczyli Rosjanie? Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. W tym wykazie, który jest dołączony do polskich uwag do raportu, między innymi innymi. Strona polska zwracała się o wszystkie zdjęcia i filmy z miejsca katastrofy. Nie otrzymano. Dokument określający minimalne warunki lotniska Smoleńsk Północny do lądowania. Nie otrzymano. Wszystkie dokumenty dotyczące w ogóle lotniska nie otrzymano. Schemat miejsca zdarzenia nie otrzymano. Wyniku wszystkich ekspertyz, przeprowadzonych ekspertyz. Nie otrzymała tych ekspertyz strona polska. Dokumentacji fotograficznej miejsca zdarzenia, w tym zdjęć wykonanych bezpośrednio po zaistnieniu katastrofy. Tam, panie redaktorze, tutaj, szanowni telewizowie, tam jest jeden z najbardziej wstrząsających elementów, które Federacja Rosyjska nie dostarczyła. No, jeśli władze rosyjskie nie dostarczają aktualnego kursu magnetycznego na oś pasa, to jest mniej niż elementarz. W mojej ocenie jest to ewidentna kwestia, która powinna być zbadana pod kątem prawnokarnym i to są tutaj podstawy do tego, aby w Polsce tego rodzaju zostały działania podjęte od dnia jutrzejszego. Tylko że, panie pośle, szanowni państwo, to jest prawda. Dokładnie jest tak, jak pan poseł mówi. Nie ma co tego kwestionować, ale trzeba sobie jasno zdawać sprawę z tego, że to są podstawy do tego, żeby prowadzić to postępowanie w wymiarze międzynarodowym przez powołanie specjalnej komisji międzynarodowej, być może ścigania karnego wytoczonego przez stronę polską, no ale pod jednym warunkiem, że będą władze polityczne, które będą chciały to właśnie zrobić, a nie odwrotnie, nie zamazać obraz rzeczy. A mamy do czynienia z właśnie taką sytuacją. Przecież doprowadzono do tego stanu, w którym dzisiaj jesteśmy, krok po kroku od 10 kwietnia systematycznie
łudząc polską opinię publiczną, że już za chwileczkę powiemy prawdę, że już za chwileczkę sytuacja się zmieni, że poczekajmy jeszcze chwilę, jeszcze tylko na jedno wyjaśnienie i już zaraz coś będzie. Teraz robi się dokładnie to samo, mówiąc, poczekajmy na komisję Millera, prawda? To są wszystko złudzenia. Próbuje się rozwiać stanowisko opinii publicznej i wprowadzić nas w błąd. Panowie, jest przez MAK orzeczona wina polskich pilotów i te naciski, o których już mówiliśmy. W ogóle nie ma w raporcie odniesienia się do tego, co, jakie czynności wykonywali kontrolerzy lotu. I to jest podstawowy zarzut wobec rzetelności tego raportu. Ale to jest konsekwencja tego, że Rosjanie powołują się, że to był lot niewojskowy, więc kontroler nie ponosi odpowiedzialności za sprowadzenie samolotu, tylko lot cywilny. Jak to się stało, że ten lot jest lotem cywilnym, skoro wylądował z lotniska wojskowego? To jest ważne pytanie i być może pan poseł tutaj ma większą wiedzę, dlatego że cały przebieg tych wydarzeń wskazuje na nierzetelność pani Janodiny, prawda? Niemniej ona powiedziała takie słowa, chciałbym tutaj, może wyjdziemy jakoś z tego potrzasku, powiedziała takie słowa, że według niej nigdy strona polska nie zakwestionowała faktu, że to był lot niewojskowy. Być może było inaczej, mam nadzieję, że było inaczej, ale na razie w ciągu od jej oświadczenia do tego wieczora nikt ze strony polskiej nie odrzucił jej stanowiska. Prowadzenie polemiki z tego rodzaju argumentacją jest absurdalne, dlatego że byśmy musieli komentować jakąś niesłychaną w praktyce międzynarodowej konstrukcję lotów o najwyższym statusie bezpieczeństwa HET, które są, można powiedzieć, przypisane wizytom premierów, prezydentów, głów państw, czyli każdy prezydent czy premier lecący na lotnisko Federacji Rosyjskiej i załoga tego samolotu by musiała sobie zdawać sprawę, że ponosi całkowitą odpowiedzialność, tak jakby po prostu to lądowanie miało być realizowane na jakiejś osobnej planecie. W tej materii, jeśli nie ma zastosowania przepisów dotyczący ruchu cywilnego, to tak jak na tym lotnisku, jeśli jego status jest wojskowy, to po prostu wszystkie czynności, które są realizowane przez Wojskową Rosyjską Służbę Ruchu Lotniczego, są wykonywane w tym reżimie wojskowym przypisanym dla tego lotniska. Także oczywiście to jest wprowadzanie w błąd opinii międzynarodowej, wprowadzanie w błąd oczywiście opinii publicznej w Polsce. I jeszcze jeden aspekt dzisiejszego wydarzenia, tej konferencji przedstawicieli rosyjskiego MAK-u jest wstrząsający, mianowicie to, iż poważano się po prostu na upublicznienie autentycznych nagrań z kokpitu, co jest rzeczą niesłychaną. To jest złamanie konwencji chicagowskiej? Nie ma takiej praktyki międzynarodowej. Można tutaj mówić o dochodzeniu do tej prawdy obiektywnej poprzez pełną transkrypcję rozmów i tak dalej, ale nie ma po prostu takiego precedensu, w którym akurat w tego rodzaju katastrofie na forum radia i telewizji na żywo transmituje się ostatnie minuty lotów w wersji oryginalnej. Ja nie chcę wyobrażać sobie, jak to przeżywały rodziny i pilotów i wszystkich rodzin ofiar, bo to jest również dodatkowy, bym powiedział, taki asumpt do z jednej strony pozbycia się odpowiedzialności własnej i z drugiej strony w sposób wulgarny, niesłychany zaprezentowanie tego na żywo w tej formule. Pan pyta, czy to jest złamanie konwencji chicagowskiej w tym sensie, że jest zalecenie, żeby tego nie robić. Nie jest to postawione w sposób ultimatywny, ale jest przepis mówiący, że zaleca się, aby tego nie robić. Też jeszcze odnosząc się do statusu tego lotu, dzisiaj pytanie było, czy skierowane do pana głównie Morozowa, ale i też do pani Janodini, czy była możliwość, czy w ogóle kontrolerzy powinni zamknąć lotnisko i wówczas ten lot byłby... Panie redaktorze, jak pan wie, wielokrotnie przywoływaliśmy przepisy wydane przez Federację Rosyjską. Chodzi dokładnie o przepisy z 2004 roku wydane przez ministra Obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej, które jasno stwierdzają, że na lotnisku wojskowym decyzje podejmuje lotnisko, podejmują kontrolerzy lotu. Oni nakazują lub zakazują lądowanie. Nie ma co do tego wątpliwości. W tej sytuacji to oni za to odpowiadali. Wiemy zresztą, że zrobili to
po rozmowie z centralą rosyjską, która im to właśnie, zresztą bezprawnie, a jak w ogóle wytłumaczyć, panowie, bo dzisiaj pan Morozow sformułował taką zasadę, że no, to skoro to był lot nieregularny, jednorazowy lot pasażerski. To jest sugestia, że to był charter. Co to za terminologia? To jest sugestia, że to był charter. Tak. Bo tak mówimy tutaj również o informacjach, które są powielane po częstokroć przez przedstawicieli MAK-u rosyjskiego i przedstawicieli rosyjskiego rządu. Przypominam syną wypowiedź ostatnio prezydenta Miedwiediewa o tym, że nasi polscy koledzy powinni bez zbędnej dyskusji przyjąć same wnioski tego raportu, co jest, bym powiedział, czymś niesłychanym w świetle braków, ale przechodząc tutaj do tego elementu, można powiedzieć, no, formalnego, aczkolwiek bardzo ważnego. Nie ma tutaj jakiejkolwiek podstawy do tego, aby kwalifikować tego rodzaju procedurę inaczej, jak w stosunku do przepisów regulujących status tego lotniska w państwa, które jest gospodarzem po prostu i przy okazji tej katastrofy, no, państwem miejsca zdarzenia. I bo tam też dla mnie prowadzenie tutaj polemiki jest stratą po prostu czasu. Jest, że to dzisiaj zostało wszystko wyartykułowane i to poszło w świat, więc ja to chciałbym, prawda, żebyśmy to, ale część panie, tych rzeczy panie, sprostowali, żeby panie nasi telewizowie mieli orientację. Można przywołać przecież zeznanie pana Plusnina, który bardzo jasno mówi, w zeznaniu, które złożył 10 kwietnia, że to było wojskowe lotnisko i że operowano przy pomocy instrukcji, które zostały później unieważnione, wojskowych. Dlatego właśnie prokuratura, to nie on się wycofał z tego zeznania, to prokuratura unieważniła to zeznanie rosyjska i zażądała tego samego od Polski, ponieważ to ujawniało prawdę obciążającą stronę rosyjską. Ale panowie, jak można potraktować kontrolerów do osób, które tylko i wyłącznie mają zakomunikować załodze, czy na pasie lądowania samolotu jest jakaś przeszkoda, czy jej nie ma? No bo tak też to się zostało sformułowane. I tym bardziej, że w tej sytuacji, która wtedy była, jak pas ma długość 2,5 kilometra, widoczność była z wieży 200 metrów, skąd kontrolerzy wiedzieli, że widoczność z wieży w momencie lądowania nie była 200 metrów. Przypominam, że jest zeznanie pana Plusnina, który mówił, że na minutę 1000. Przed lądowaniem była 1000 metrów. 1000. No ale 2,5 kilometra, czyli 2,5 tysiące, więc skąd oni wiedzieli, że tam nic nie ma, żadnej przeszkody? Czy w związku z tym też nie powinni zabronić lądowania? No tak, tak. Tych pytań jest tutaj bardzo, bardzo wiele wykazujących brak logiczności bądź kłamstwa, tak, po prostu fałszy ze strony rosyjskiej, ale tutaj pełna zgoda z panem posłem wchodzenia w szczegóły. Tak jak powiedziałem na początku, dzisiaj jest to dzień ćwierć prawdy dla Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, która jest organem, który powinien również wyrazić w tej sprawie stanowisko w najbliższym czasie, z uwagi na to, iż ilość braków i kłamstw jest niesłychana w historii badań katastrof lotnictwa cywilnego czy państwowego. Tak jak wielu naszych obywateli dzisiaj to formułuje, jest to największy w historii skandal prawno-międzynarodowy, który dotyczy po prostu tego rodzaju wydarzenia, które miało miejsce w kwietniu. Nigdy po prostu nie przypominam sobie, ani nie było takich przypadków, w których tego rodzaju dokument mógł wyjść w takiej formule z taką, można powiedzieć, ilością braków. Panowie, ale sprawa jest zamknięta. Raport jest już ogłoszony. Mogłoby to się zdarzyć, gdyby strona polska zgłosiła właśnie taki wniosek do Rady ICAO. Prawda? Wtedy jest to głosowane i decyzja podejmowana jest większością głosów bez brania udziału w tym głosowaniu strony polskiej. Dopiero później jest uruchamiany arbitraż. Obawiam się, że ta sytuacja nie będzie miała miejsca. Strona rządowa nie zdecydowała się na taki krok. Czyli to też po raz kolejny realizowanie polityki poprawiania stosunków polsko-rosyjskich. Nie ma usprawiedliwienia dla bezczynności w tej materii, dlatego że gdyby dzisiaj minister Miller czy premier Tusk, który nomen omen jest na urlopie, ogłosili... Ma powrócić, panowie, ma powrócić. Ale jest to pewien też szczególny kontekst. Gdyby przedstawiciele rządu pokazali noty dyplomatyczne, które były kierowane w ciągu 2010 roku po katastrofie, domagające się tych dokumentów, o które systematycznie strona polska występowała, byłby to argument o działaniach na forum, powiedział, międzynarodowym w kontaktach z Federacją Rosyjską. Tutaj jest czarna dziura, jeśli również odniesiemy się do tego, iż po 10 kwietnia rząd nie zajął się tak
elementarnym tematem jak wybór drogi prawnej i skutków prawnych, które to niesie, a kilka posiedzeń nadzwyczajnych było, to na to nie ma po prostu usprawiedliwienia i będzie to i jest co najmniej gigantycznym obciążeniem politycznym, nie mówiąc po prostu o innych aspektach prawnych tego. Panowie, dzisiaj minister Jerzy Miller, szef naszej komisji, która bada przyczyn tego wypadku, powiedział, że no, my napiszemy swój raport. Powiedział coś jeszcze, i, że on będzie ostrzejszy wobec strony polskiej niż raport rosyjski. Trudno zrozumieć tak aroganckie stwierdzenie, czym ono miało służyć, jaka była jego intencja. Chcę podkreślić jedną rzecz jako konkluzję w tym wymiarze. Ja myślę, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że tak długo, jak długo Polskę będzie reprezentował pan Donald Tusk i jego koledzy, tak długo my nie poznamy prawdy o sprawie smoleńskiej. Ona wymaga teraz niesłychanego wysiłku na arenie międzynarodowej, niesłychanej koncentracji, wysiłku i połączenia wszystkich polskich sił politycznych w tym celu, żeby na arenie międzynarodowej to przeprowadzić. Rząd pana Tuska takich dążeń nie wyraża niestety. Panowie, jeszcze właśnie Prawo i Sprawiedliwość od dawna domaga się, aby tą sprawą zajęły się instytucje międzynarodowe. Ale jak to w rzeczywistości będzie wyglądało? Ja rozumiem, że te komisje lotnicze, międzynarodowe, techniczne teraz mogą się zająć. Czy jest taka w ogóle możliwość prawna, że skoro MAK ogłosił raport, on już jest zamknięty? Czy co dalej można komisje zrobić? No mogłaby się tym zająć ICAO, prawda? W trybie właśnie zgłoszenia przez Polskę i później... Ale jest taka możliwość w tej chwili? Arbitrażu. No, to taka możliwość... To normują artykuły od 84 do 86 konwencji chicagowskiej. Taka możliwość istnieje, tylko niestety ona nie dotyczy faktografii, a tylko spraw formalnych. To nie otwiera na nowo badania. Po to, żeby doprowadzić na nowo do zbadania tego, co się naprawdę zdarzyło, musiałaby być powołana nadzwyczajna międzynarodowa komisja, czy przez Kongres Stanów Zjednoczonych, czy poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych. To jest najbardziej... Czy zgodzili na wpuszczenie tych ekspertów do siebie, do Smoleńska tam, aby zbadać na przykład teraz wrak, czy jeszcze no, to, co nie zostało zakopane, przeorane, ścięte. Ale panie redaktorze, jeżeli nie spróbujemy... To są wtedy, szanowni panie, państwo, najbardziej ostre wnioski, które powinny dotyczyć organu, który prowadził to badanie, czyli tego rosyjskiego MAK-u. I w tej materii można również pójść w kierunku po prostu, no, mówiąc wprost, docelowo odebrania niektórych uprawnień tego rodzaju organizacji. No ale to, mówię, tych aspektów takich kluczowych w tej materii jest kilka zasadniczych. Czy strona polska powinna wnioskować o odebranie takich uprawnień? Bo dzisiaj profesor Marek Żylicz, ekspert prawa lotniczego, powiedział, że została złamana konwencja chicagowska na tym etapie po przekazaniu przez Rosjan MAK-u do Polski i przekazaniu uwag, nie było konsultacji, co wymagane jest konwencji. Regułą postępowania państw, które podpisują umowy międzynarodowe, powinno być to, że respektują po prostu wszystkie jej postanowienia w pełnym zakresie. Jeśli to zostało złamane ponad 170 razy na podstawie tylko tych cząstkowych wniosków, o które nawet komisja Millera występowała, to jest po prostu tego rodzaju skala, która nie ma precedensu w historii badania katastrof i incydentów lotniczych na świecie. Ale strona polska powinna ubiegać się w instytucjach międzynarodowych o odebranie akredytacji dla MAK-u? No. Powinna to tego postawić przede wszystkim na forum międzynarodowym. To powinno być postawione na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powinniśmy przede wszystkim wejść w porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. Przypomnijmy, że od dnia dzisiejszego Stany Zjednoczone jako państwo, którego obywatel tam poległ, także otrzymało ten raport zgodnie z konwencją, z załącznikiem 13 konwencji chicagowskiej i tym samym stało się niejako członkiem tego postępowania. My możemy mieć tutaj sojusznika, powinniśmy to wykorzystać. Panowie, dzisiaj jeszcze kolejną sensacją, którą ogłosiła rosyjska komisja, była informacja podana o tym, że generał Błasik był w kokpicie, ponadto był pod wpływem alkoholu 0,66 promila.
No tylko, że nie przedstawiono na to żadnych dowodów. No więc żadnych dowodów. To jest nie tylko gołosłowne, to jest rodzaj obelgi wobec generała Błasika i jego pamięci. Chcę przypomnieć, że w tym materiale jest opinia ekspercka, która zasadniczo kwestionuje ten alkoholowy, że tak powiem, wskaźnik. W związku z tym należy to traktować jako rodzaj pokwarzy i tyle. W konstrukcji wniosków, jakie są zawarte w dokumencie przygotowanym przez rosyjski MAG, jest to taka swoista podpórka, no, która podtrzymuje w formie, bym powiedział, barwnej te wnioski, które odnoszą się do wyłącznej winy strony polskiej za to, co się stało. I to jest, bym powiedział, taki również czytelny sygnał, nie waham się powiedzieć, PR-owy, dlatego że jeśli to jest również kwestionowane przez stronę polską, mianowicie nie ma tutaj odniesienia się do dokumentów źródłowych, to możemy tylko mówić na dzień dzisiejszy o takim domniemaniu. No tym bardziej, że no, w świecie gdzieś jest taka opinia, że Polacy i alkohol to niestety często dlatego powiedziałem, to jest insynuacja, to jest potwarz, która ma stworzyć wrażenie, że jest coś zasadnego w całej tej konstrukcji, fałszywej konstrukcji MAG-u. Nawiasem mówiąc, przypomnijmy, że ten raport przechodzi do porządku dziennego. Dlaczego doszło do tej katastrofy? Wycofano się, milcząco, ale wycofano się z tezy o obrocie samolotu i upadku na plecy. Tej tezy już nie ma. Wręcz pani Janodina powiedziała, że bez względu na to, czy ta brzoza by była, czy nie, to i tak by do katastrofy doszło. Nie powiedziano w żaden sposób, dlaczego nastąpiło tak straszliwe rozczłonkowanie tego samolotu. Ostatnie chwile są przedstawione tak, jakby piloci wraz z całą załogą chcieli się po prostu zabić, chcieli popełnić samobójstwo. To jest nie tylko nieprofesjonalne, to jest po prostu absurdalne. Ale tym bardziej, że dzisiaj wykazano też różnicę między tym, co Rosjanie nam przekazali w maju w zapisach z kabiny, i z tym, co dzisiaj pokazane było. Zwrócili na to również dziennikarze i niektórzy eksperci, iż po prostu ta transkrypcja rozmów prezentowana wraz z tymi autentycznymi głosami odbiega od tego, co strona polska parafowała jako materiał, który służy do odrębnego postępowania przez prokuraturę. I to też jest niesłychane i świadczy o tej właśnie swoistej z jednej strony bezradności, a z drugiej strony o no tutaj niezwykłej też, powiedział, bezczelności partnerów, którzy prezentują to w formule nieuzgodnionej. Panowie, cały czas jest też niewyjaśniona sprawa, dlaczego kontrolerzy informowali załogę, że są na ścieżce i na kursie. Nie podjęto próby wyjaśnienia tego. Ta sprawa w ogóle zeszła z pola uwagi strony rosyjskiej i ze zdziwieniem zauważam, że tego w ogóle też nie podnosi się w tych dzisiejszych dyskusjach ze strony polskiej. Występują jacyś eksperci, którzy przechodzą nad tym do porządku dziennego. Słyszałem takiego pana, który występował jako Polak i mówił, że Rosjanie powinni powiedzieć won temu samolotowi, znaczy tej załodze. To w ogóle jakaś zupełnie niesłychana forma zachowania się części tak zwanych ekspertów. W tym, w polskich uwagach do raportu jest taka informacja, że Rosjanie w karcie podejścia podali polskiej załodze, żeby stosowali układ odniesienia WGS-48, tymczasem od dawna się stosuje inny układ odniesienia SK-42 i nie poinformowali, że to jest ten, nazwijmy to, stary układ i to mogło mieć wpływ na współrzędne zarówno osi pasa, jak i progów pasa, no i. Znaczy, może to tłumaczyć to, że ten tylko wtedy, gdyby i pozostałe elementy naprowadzania były fałszowane, prawda? Na to wskazywał ekspert naszej komisji wielokrotnie, że sfałszowanie jest też wprowadzenie w błąd jednego parametru nie wystarcza. Musi być także problem fałszywego sygnału radiolatarni, musi być także problem fałszywego sygnału wysokościomierza, więc tutaj jest to całość. To też nie było poruszone dzisiaj. Zgadza się, całość musi być fałszywa, ale ta sprawa jest istotna, bo przecież skądś te zostały mapy otrzymane, a mianowicie z Rosji zostały otrzymane. No właśnie, a tymczasem, że komisja stwierdziła, że w ogóle nie powinno, samolot nie powinien wystartować z Warszawy nawet. No to już wchodzimy w fazę organizacji, bo to mówię, tutaj rząd jest sędzią we własnej sprawie, służby państwowe odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem przelotów najważniejszych osób w państwie.
w tej sprawie ponoszą ewidentnie odpowiedzialność w tym fragmencie po prostu, który dotyczy braku zarządzania ryzykiem, braku komunikacji meteorologicznych z częstotliwością co pół godziny, jeśli leci się na lotnisko niekomunikacyjne tak prymitywnie wyposażone, i to, że również nie było, z tego co wynika z uwag polskich i z dostępnej wiedzy, briefingów w 36. Pułku, w jaki sposób mają być realizowane te loty zarówno 7 i 10. No z tą różnicą, że 7 kwietnia była lepsza pogoda i przedstawiciele rządu przeżyli, a 10 po prostu nastąpiła ta tragedia w innych, gorszych warunkach. Panowie, powinna być komisja śledcza powołana w związku z katastrofą smoleńską? No oczywiście powinna być. Powinna mieć zresztą szczególną konstrukcję, dlatego że przecież nie mogą nią kierować ci, którzy są współodpowiedzialni za doprowadzenie do takiego wyniku, którzy przez 9-miesięczne opóźnienie uniemożliwili solidne dochodzenie do prawdy, ale tak, komisja śledcza badająca odpowiedzialność strony polskiej także za to rządu pana Tuska, za to, co się stało, powinna na pewno powstać. Mam jednak wątpliwości, czy się rząd na to odważy. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę, za przyjście do studia. Dzisiaj to wydanie Polskiego Punktu Widzenia było dłuższe, no ale i temat jest wyjątkowy, bardzo i trudny, i dla nas jest bolesny. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Przypomnę, naszymi gośćmi dzisiejszego wieczoru byli pan poseł Jerzy Polaczek, dziękuję, i pan poseł Antoni Macierewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę i na kolejny Polski Punkt Widzenia zapraszam już jutro o 21:40. Z panem Bogiem. Dobranoc.